Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World, przegląd Ford Crown Victoria. Jest to Crown z drugiej generacji, który był rekordowo chyba długo produkowany, bo aż 13 lat, od 98 do 2011 roku. I jest to naprawdę jeden z kultowych modeli Forda, jakie kiedykolwiek wyprodukował. Zresztą, na większości zagranicznych filmów, jakie oglądamy w telewizji czy w kinie, widać właśnie Forda Crown Victoria, czy to jest policyjny samochód, czy też taksówka. Naprawdę bardzo często spotykany wóz. I niepozorny wygląd kryje pod maską silnik o mocy albo od 225 do 250 koni mechanicznych, V8, 4600 centymetrów sześciennych, moi drodzy. Także jest to rasowy muscle car, można powiedzieć, jeśli chodzi o jednostkę napędową. I jak się zachowuje w Wardzie, moi drodzy? Pierwsze wrażenia z samochodem, bo już przejechałem sobie kilka wyścigów, są naprawdę bardzo miodne. Auto nie prowadzi się jakoś hardkorowo, nie skręca hardkorowo, ale nie jest też podsterowne, nie wypadamy z zakrętów, świetnie trzyma się drogi. Może nie tak świetnie jak powiedzmy Marussia B2 czy F1, ale nie jest podsterowne, naprawdę nie wypada z tych zakrętów. Skręt nie jest hardkorowy, o zobaczcie sobie jak ładnie sobie pokonuje te zakręty. Także jest naprawdę spoko pod względem prowadzenia. Chociaż wydaje się w pierwszym momencie, że jest to prowadzenie takie ociężałe strasznie. Obecnie mam gdzieś około 580 punktów na statystyce ogólnej, czyli jestem w klasie B i wyciągam 296 km na godzinę. A w tym modelu to jest naprawdę dobry omen, z tego względu, że mamy tutaj mocne nitro, zobaczcie. Także jest naprawdę pod tym względem świetnie. Mamy tutaj wyścig w klasie B Road 5.5. I zobaczymy jak mi pójdzie, no podejrzewam, że powinno być nieźle, a co tu robi Murcielago? No i mam tutaj, zobaczcie sobie jaki tuning. Części Gromlena, wyścigowe tuningowane, naprawdę jedne z moich ulubionych części, bo praktycznie nie zmieniają prowadzenia samochodu czy sposobów jak się nim po prostu skręca, a podwyższają jego osiągi. I mamy tutaj części, znaczy skille dragowe wraz z tym skillem redukcji oporu aerodynamicznego, który po prostu sprawia, że samochód nie przestaje zwalniać, gdy osiągnie tam jakąś konkretną prędkość. Po prostu ma cały czas takie samo przyspieszenie, co jest wspaniałą sprawą. I zobaczymy jak mi pójdzie na klasówce. No mam tutaj RX-8 widzę. Jest Toyota MR2, są też lagi, jest Subaru WRX STI oraz jest Challenger, który mnie właśnie próbuje wyprzedzić. Co mogę powiedzieć o przyspieszeniu? Jeszcze można coś tutaj ulepszyć, bo z tego co widzieliście mam 580 około punktów na ogólnej, więc na pewno coś tutaj jeszcze można polepszyć. RX-8 zostawiła mnie z tyłu, mimo że wystartowałem chyba z perfektem? Tak, chyba z perfektem. Także to przyspieszenie nie jest tutaj najlepsze, ale zdecydowanie lepiej trzyma się drogi niż ta RX-8 sławna. Także tu jest fajniej. Chociaż ta pierwsza faza skrętu jest taka trochę ociężała. Tak jak mówiłem, ten samochód wydaje się, że skręca ociężale, ale jeśli pojeździć nim trochę, to okazuje się, że naprawdę nie jest podsterowny, a to dobrze wpływa na pokonywanie zakrętów i dobrą prędkość wyjściową. Toyota MR2 coś tu strasznie laguje. Nie wiem, czy uda mi się wygrać ten wyścig, ale mam wysoką prędkość maksymalną, więc tu na prostej mogę zgubić Toyota MR2, która zaraz zacznie się dławić. Zobaczcie, jeszcze niewymaksowany Crown Victoria potrafi tu osiągać 296 km na godzinę i dzięki właśnie temu wybiłem się na drugą pozycję. Podejrzewam, że po wymaksowaniu w klasie B ten samochód będzie osiągał, nie mogę powiedzieć, że to jest piękny samochód, chciałem powiedzieć ten piękny samochód, ale to
No moim zdaniem nie podo... No moim zdaniem nie jest piękny, nie podoba mi się. Ale ten wóz po wymaksowaniu myślę, że będzie gdzieś ponad 300 km na godzinę osiągał, 302, 308 km na godzinę. A to jest naprawdę na klasę B niezła prędkość. Mało który samochód w tej klasie tak potrafi. Oj, oj, oj. Challenger mnie ładnie tutaj wyprzedza. Włączył sobie molocha, żeby mieć lepsze przyspieszenie. Ale coś strasznie słabo mu to poszło. Wow! Kurde. Dobra, i zobaczymy teraz. Spadaj, Challenger. Gonimy RX8. I teraz, żeby ją wyprzedzić, musiałbym użyć nitra gdzieś. Albo dodać okrążenie. Dodajemy? Dodajemy! Pojedziemy jeszcze jedno okrążenie, zobaczymy jak mi pójdzie. To jest naprawdę fajny wyścig, uwielbiam go jeździć. Można tutaj wziąć samochód, który nie radzi sobie zbyt dobrze w klasie B. Ale ma tam... No zobaczcie, ten Challenger mnie tutaj próbuje cały czas z tym molochem. No zobaczcie, mamy chyba podobną prędkość maksymalną. Jechał po prostu koło mnie. Ale tu sobie w ogóle nie radzi na tych zakrętach. Lagi były jakieś w ogóle straszne. Nie wiem, czy go nie zramowałem tragicznie teraz. Jeśli tak, to sorry. Okej. O, chyba wyszedł z wyścigu niestety. No to może go zramowałem tym lagiem, który się gdzieś tu pojawił. Ogólnie kilka wyścigów teraz, nie wiem, co się stało z Wardem, ale kilka wyścigów było takich, że wypalało mnie z lobby. Może ktoś użył tego cheata na wywalanie z lobby. Albo. Po prostu są problemy z serwerami. No mam nadzieję, że jednak żadna z tych opcji to był jakiś tymczasowy błąd. No i co? RX8 zostawiła mnie z tyłu. Mimo, że w klasie B wymaksowana ma tylko 200 chyba 90 czy 80 km na godzinę. Jednak to nie przeszkadza jej wygrywać, bo ma po prostu świetne przyspieszenie. No nic, samymi osiągami ciężko tutaj wygrać tym moim Fordem. Nie używając nitra oczywiście. Podejrzewam, że gdybym użył nitra, to i tak ciężko by mi było wygrać z RX8. Chociaż może. Może bym i wygrał. Czas na okrążeniu mam nie najlepszy. I podejrzewam, że no jednym z mankamentów właśnie tego samochodu jest przyspieszenie, można tak powiedzieć. Normalnie w rzeczywistości auto waży 1715 kg. Także jest to trochę klocek. No jak widzimy w Wardzie, auto jest pokaźnych rozmiarów. Jest to na pewno samochód sportowy. Ale idealnie nadaje się na taksówkę. Okej, wbiłem sobie na drag. Nie będę miał tutaj raczej większych szans, bo mamy dwa razy Murcielago. Mimo, że to nie są wersje dragowe jak mój Chrome Victoria, to no nie wróżę sobie tutaj wspaniałej kariery. Tym bardziej, że nie można używać double shifting jak kiedyś. Znaczy kiedyś też nie można ponoć było, ale każdy używał. Ej, what the fuck? Zostawiłem ich z tyłu? The hell? Zobaczcie. What? Ej, prawie wygrałem. Ale oni coś nie wystartowali. Nie wiem, czy ja wystartowałem pierwszy, czy co? Dali mi fory po prostu. Ale zobaczcie, zobaczcie sobie na ten czas i powiedzcie mi, czy to jest dobry czas na dragu? Nie wiem, ale oni sobie chyba tu tak jeżdżą i nabijają klasówki. W sensie dragi, bo tu trzeba dużo tych dragów ponabijać. I dlatego dali mi te, nie wiem, półsekundowe fory na starcie, tak mi się wydaje. Więc no gdyby jechali normalnie, to pewnie nie miałbym szans. Ale ten skill na redukcję oporu aerodynamicznego, nawet w samochodach, które mają słabe nitro, jak mój dragowy Nissan R35 dragowy, radzi sobie naprawdę świetnie i osiąga no prawie 400 km na godzinę na Skyrmish. To jest ten wyścig, tak? To on osiąga tam taką prędkość, to jest naprawdę, naprawdę niezła sprawa. Tym bardziej, że wóz był rozdawany jakiś czas temu za darmo w jednym z kodów. Crown Victoria. Wracamy do Crown.
I tak, pojechaliśmy sobie wyścig, pojechaliśmy sobie drag. Chodźmy sobie teraz do warsztatu. Zobaczymy, jakie tutaj możliwości tuningowe oferuje nam Ford Crown Victoria. Czy Crown Victoria. Tak, warsztat z częściami do tuningu wizualnego. Teraz mam włożony, tak jak mówiłem, bodykit dragowy, który dodaje nam tutaj wózeczki, poszerzone nadkola czy błotniki. I może jeszcze kilka, jeszcze te tutaj spadochrony, tak, które mają hamować nasz pojazd po zakończeniu dragu, czy przy kończeniu dragu. Ale jeśli chodzi o pakiety karoserii, które możecie sobie kupić, to jednak żadnych takich nie ma. Spoilerów nawet nie ma i nawet nie ma masek, słuchajcie. Ten samochód to bieda pod względem tuningu. Możemy sobie jedynie zrobić albo wersję policyjną, pomalować na wersję policyjną, jak ja tutaj mam, albo zrobić z tego taksówkę i jeździć w Wordzie. Nie jest to zły samochód i myślę, że naprawdę można nim porywalizować w klasówkach, bo jak widzieliście, ukończyłem bez power-upów na drugiej pozycji, co jest, myślę, dobrym wynikiem. Chociaż, no... co tu dużo gadać. Moim zdaniem nie powinien to być aż tak dobry samochód. Ale jeśli ktoś lubi model z wyglądu, chociaż nie wiem, czy jest sporo takich osób, to mogą być mile zaskoczeni. Dobrze, i mamy tutaj Forda Crown Victoria za 2900 boostów, wersję standardową i wersję dragową za 3400 boostów. O, zapomniałem wam powiedzieć, że tutaj jeszcze w tej wersji mamy światełka, jeśli naciśniemy sobie przycisk L. Czy się opłaca za tą kasę kupić sobie Forda? No i tu znowu opcja. Czy chcecie wygrywać? Czy chcecie się polansować samochodem mało spotykanym w grze i dość pod tym względem unikalnym? Aha, światełka. Już wam pokazuję. Kurde, wyjdź z tego trybu. O. Tak i L. Proszę bardzo. Jest to mało spotykany wóz. Mamy tu... Kurde, te światełka widać? Nie, już myślałem, że widać przez model, ale na szczęście nie widać. Mało spotykany wóz w Wordzie. Osiągi ma całkiem niezłe, bardzo fajnie się prowadzi, nie jakoś hardkorowo. Można go jeszcze sporo ulepszyć i myślę, że w tej klasie B będzie osiągał 300 km na godzinę. Ta prędkość maksymalna jest tutaj dobra, ale przyspieszenie, no jeszcze czegoś tutaj brakuje. Jak widzieliście, RX8 zjadła mi jak chciała, a jest to samochód ciągle za kasę z gry RX8, który gdzieś tam rotuje. Nie jestem pewny, czy teraz jest za kasę z gry, ale rotuje w tych rotacjach. I jeśli myślicie o kupnie samochodu za boosty i wygrywaniu nim, no to chyba nie jest tutaj do przebicia Toyota MR2 albo chociażby, nie wiem, Diablo Super Veloce. Diablo też zresztą jest już w rotacjach IGC, więc też warto sobie poczekać, jeśli chcecie kupić jakiś taki samochód. Crown Victoria. Dla miłośników i dla osób, które chcą trochę wygrywać takim unikalnym samochodem, myślę, że jak najbardziej się nadaje. Dla wszystkich innych tylko dla kolekcjonerów, można powiedzieć. Chociaż można nim wygrać, no. Nie jest to zły samochód. Mam nadzieję, że wyczerpałem wszystkie wasze wątpliwości i pytania co do właśnie tego modelu. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.